TV Podkarpacie.pl. Dziś trzeci dzień egzaminu dojrzałości. Maturzyści zmierzyli się z językiem angielskim. Jak arkusz podstawowy oceniają maturzyści sanockich ogólniaków? Czy pierwsze 3 dni matur zaskoczyły młodych ludzi? I kto nie potrafi robić kotletów? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo. Angielski nie jest takim trudnym przedmiotem, jakby się zdawało. Słuchanie było troszkę ciężkie, ale ogólnie list prywatny i ogłoszenie to nie są trudne sprawy. Było wszystko na jednym poziomie, nie było, że trudne, proste, tylko raczej wszystko było takie łatwe. No i było też wyraźnie wszystko powiedziane, także okej, chyba. Podstawowa matura była bardzo łatwa, nie sprawiła mi żadnych trudności. Było ogłoszenie i list prywatny. Myślę, że będzie 90%. Była bardzo prosta, mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie dużo punktów. Naprawdę, nie sprawiła mi żadnych trudności. Myślę, że nie była matura taka bardzo trudna, jak się może wszyscy spodziewali. Ale teksty były zrozumiałe przez uczniów, ale pytania do nich już nie były takie proste. Wydaje mi się, że była dość prosta. Jestem zadowolona, ponieważ słuchanie zrobiłam praktycznie chyba całe dobrze, czytanie też było dość proste i forma wypowiedzi troszeczkę była, tekst długi szczególnie, ale też sobie dałam radę. Myślę, że była w miarę prosta, nie było jakiegoś wielkiego zaskoczenia, był list nieformalny, co myślę, na co wszyscy zareagowali z entuzjazmem. Że nie była zła, bo dali list prywatny, na co liczyłam, a słuchanie i czytanie to takie, myślę, że przeciętne. Nie wymyślili nic nowego, nic takiego, co by mogło zaskoczyć. Matura nie poszła najgorzej, angielski był w miarę prosty, także nie jest źle. O, szczerze mówiąc, trochę się zaskoczyłam, zaskoczyła mnie. Dobra, nie, ja nic nie będę mówić, tyle filmów. Matura moim zdaniem nie była trudna, aczkolwiek nagrania były bardzo dobre, to mnie bardzo ucieszyło. Sprawdzaliśmy wcześniej, czy dobrze wszystko słychać, także fajna organizacja. Ogólnie matura sama w sobie, teksty były dosyć łatwe, łatwym słowem, że tak powiem, pisane, także bez nerwów wszystko. Ogólnie pierwsze, co zrobiłam, to zobaczyłam na temat listu, żeby nie był oficjalny, bo u mnie to trochę lipa z tym. Więc generalnie matura na plus. Matura z angielskiego podstawowego poszła mi bardzo dobrze, stosunkowo była prosta, porównując do poprzednich lat. To nie jest coś specjalnie trudnego, ta matura podstawowa z angielskiego, tym bardziej, że ktoś już się uczy od podstawówki, to naprawdę bez większych problemów może zdać. Nie powiem, że była trudna. Wydaje mi się, że próbna była łatwiejsza, ale myślę, że nie poszła mi źle. Angielski dzisiaj nie był taki bardzo wymagający. Myślę, że każdy, kto w jakimś tam stopniu się przygotowywał do tego przedmiotu, no, mógł spokojnie dzisiaj zdać tą część i no, nie sprawiła żadnej trudności raczej nikomu. Angielski uczę się od dziecka, więc nie sprawia mi problemów. Teraz czekamy na rozszerzony. Był dość łatwy arkusz, myślałem, że spodziewałem się trudniejszego. Całkiem dobrze poradziłem sobie, przygotowuję się bardziej do rozszerzonego, także podstawowe to taki rozgrzewka. Matura była dosyć łatwa, jak matura z angielskiego, nie ma problemów zazwyczaj z nią, ludzie ją zdają bardzo łatwo. Było czytanie, moim zdaniem, było trochę trudniejsze, bo nie dość, że gość niewyraźnie dosyć mówił, to jeszcze były dosyć trudniejsze pytania, ale czytanie łatwiutkie i mi się wydaje, że z zadaniami ostatnimi też nie powinno być problemu. W porządku, było dość łatwe, było proste, także później piszemy rozszerzone, więc nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie gorzej, ale myślę, że... Tak, język dosyć prosta matura, wydaje mi się. No, też zdajemy później poziom rozszerzony, ale teksty były przygotowane takie, z takiego poziomu, że myślę, że powinni sobie zdający maturę poradzić. Matura z języka obcego, w moim przypadku z angielskiego, była dosyć łatwa. W dzisiejszej dobie internetu każdy coś po angielsku, myślę, że może powiedzieć i napisać, dlatego jakoś bardzo się nie stresowałem i czekam na popołudniową, która będzie z rozszerzonego angielskiego. Myślę, że również pójdzie dobrze. Podstawowa matura z języka angielskiego była bardzo podobna do tych z poprzednich lat, także wydaje mi się, że będzie dobrze. A więc dlaczego warto uczyć się języków obcych? A angielski to szczególnie ważny język. Rozmawia się nim wszędzie i w każdym kraju można się dogadać. Zawsze warto, szczególnie jeśli ktoś lubi podróżować albo chce wyjechać za granicę. A wśród moich kolegów myślę, że dużo chce właśnie wyjechać teraz do pracy, zrobić trochę na studia. może na wakacje, także zobaczymy. To jest przyszłość każdego człowieka, bo nie wiemy, co nas czeka, prawda? I warto. Później ma się dużo możliwości, można wyjechać za granicę, pracować tam, wiadomo, że tam są zarobki lepsze i życie też jest lepsze, więc to jest bardzo opłacalne. Trzeba niestety działać w całym świecie, nie tylko w Polsce. Są ciężkie czasy, więc warto to znać, bo nie wiadomo, czy nie trzeba będzie wyjechać w jakimś momencie którymś życia, gdzieś za karierą. W dzisiejszym świecie bez angielskiego ani róż, prawda? Samym językiem polskim raczej się nie dogadam z innymi na świecie, a tutaj pracy ciężko znaleźć jednak w kraju. Każdy to wie, no, ale perspektywy na przyszłość do CV można wpisać. No, także lepsza perspektywa pracy. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że takie rzeczy jak wymiana międzynarodowa są bardzo korzystne i naprawdę to jest bardzo fajne doświadczenie. No a oprócz tego możliwość rozumienia płynnie języka angielskiego przydaje się chociażby surfując po internecie. A jak ostatnie 3 dni matur oceniają sami zainteresowani? Uważam, że polski był najtrudniejszy. Myślałam, że będzie najłatwiejszy, bo szczerze mam problem z matmą, a matma okazała się nawet łatwa. Angielski też nie był trudny i ogólnie matury proste. Ciężko było, trochę stresująco, ale w porządku. Chyba te 3 dni były najważniejsze, więc teraz jutro mam przerwę, także jeszcze się trochę odpocznie, także jest w porządku. W porównaniu z poprzednimi latami myślę, że była dość prosta. Była dość prosta i myślę, że wszystkim pójdzie dobrze. Matura zawsze jest zaskakująca. Myślę, że nigdy nikt nie wie, co tak naprawdę będzie, ale myślę, że poziom nie jest aż taki trudny, jak wszyscy się spodziewali. Nawet jest dobrze. Bardzo mnie zaskoczył polski, ale matematyka była dość prosta i jak na razie angielski też, więc nie jest źle. Matury były dosyć proste, nie sprawiły mi trudności. Na pewno nie należały do najłatwiejszych. W polskim no to było przedwiośnie, więc dobrze. Matematyka to trzeba było uważać, żeby jakichś głupich błędów nie popełnić, bo to jest najgorsze. Angielski to myślę, że wszystkim pójdzie dobrze. Matematyka to jednak nie jest moja mocna strona i trochę się nastresowałem przed matematyką, ale jakoś poszło i wydaje mi się, że zdane wszystko. Te 3 dni raczej tak fajnie minęły, było bardzo luźno, przynajmniej w moim przypadku. I tylko patrzeć do przodu, żeby było tak samo. Oceniam je dobrze, tam z polskim trochę było problemów, matematyka poszła bardzo dobrze i angielski też. Mogę powiedzieć, że matematyka mnie zaskoczyła pozytywnie, bo nie była dosyć wymagająca, a poza tym no, matury jak matury. Raczej oczekuję, że będzie dobrze. Poszło jakoś. Myślę, że zdałem nie najgorzej. Na tych mi jakoś nie zależy szczególnie, bo ja liczę na biologię i chemię, że dobrze nie pójdzie, bo planuję medycynę w przyszłości. Także nie jest źle. To wiadomo, pierwsze dni największe stresy, a teraz już w miarę na luzie. Matury stosunkowo łatwe w porównaniu do lat poprzednich. Może matura z polskiego odrobinę zaskoczył temat z przedwiośnia, ale tak to maturę oceniam na plus i na razie te 3 dni pozytywnie. A po maturach? Lekki chill out i trzeba się trochę odstresować. Mam bardzo dużo planów, mam nadzieję, że się spełnią. Po maturze wybieram się na medycynę. I później mam zamiar być doktorem, takim rodzinnym. Na pewno gdzieś pojedziemy z kolegami na jakieś wakacje, tam imprezę oczywiście i wreszcie będziemy można się wyspać do późna. Po maturach? Nie wiem, pewnie się owijać, ale może jakieś studia uda się dostać, to pewnie tak, pewnie jakieś studia. Może Rzeszów, jak się uda Kraków, ale to jeszcze daleki okres, jeszcze dużo czasu mam do tego. Chciałam pozdrowić Paulinę Knurek, która nie umie robić kotletów i która mnie za to zabije. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl